Polskie Radio PIK. Tu Polskie Radio PIK, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jest poniedziałek, 3 grudnia. Rozpoczynamy radiokonferencję, czyli cotygodniowe spotkanie z politykami z naszego regionu. Można nas słuchać, można także śledzić na stronie internetowej radiopik.pl. Państwa i moi goście dzisiaj: Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej Warkowiak, Porozumienie. Dzień dobry, kłaniam się. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Dzień dobry, witam. W naszym toruńskim studio senator Przemysław Termiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu, dzień dobry. Poseł Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Poseł Paweł Szramka, Kukiz 15. Dzień dobry, witam. Szanowni państwo, podejrzany o przekroczenie uprawnień były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. Mówimy pełnym nazwiskiem, ponieważ adwokaci przekazali taką informację, że oczywiście można. Został aresztowany na 2 miesiące. Usłyszał zarzut w związku z swoją marcową rozmową z właścicielem Getin Noble Banku, Leszkiem Czarneckim, podczas którego omawiano przebieg postępowania Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie programu naprawczego dla Getin Noble Banku. Jak mówią prokuratorzy, szef KNF-u zaproponował Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie adwokata Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank na okres 3 lat i przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank. Do tego jeszcze mamy słynną niemą odpowiedź Marka Chrzanowskiego z napisaniem karteczki, na której miało być wypisane bardzo krótka treść, mianowicie 1%, co miało oznaczać 40 milionów złotych dla tego proponowanego właśnie prawnika. Szanowni panowie, co państwo powinno w tej sprawie zrobić, bo niektórzy domagają się oczywiście komisji śledczej w sprawie KNF. Co dalej możemy z tym zrobić, panie pośle? Afera Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy mówią. Tomasz Latos, PiS. Państwo zadziałało, przynajmniej do tego momentu, tak jak powinno zadziałać. Czyli tak, pan już nie jest szefem KNF-u. Natychmiast tę sprawę wyjaśniano, weszły stosowne służby. Dalej, jak rozumiem, jest kwestia, wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie, o zatrzymanie na 2 miesiące. Oczywiście my nie tak, wiemy... Tak, to jest ta nowa wiadomość, bo już o dalszych szczegółów, nie wiemy, co tam dalej wyszło w wyniku przesłuchań. I jak rozumiem, to dotyczy tak na dobrą sprawę pierwszej części, czyli tej rozmowy i tej propozycji zatrudnienia, no bo na dobrą sprawę cała reszta to jest tylko no pewnie słowem przeciwko słowu odnośnie tej karteczki. Trudno się właściwie do tego odnieść, do tej propozycji tego 1%, ponieważ nie ma żadnego nagrania i powiem szczerze, wydaje mi się, że skoro osoba tak sprytna jak pan Czarnecki, która to nagrała, pewnie by zapytał, czy to coś o tą kartkę, czy taka propozycja jak na kartce, czy cokolwiek, byłby jakikolwiek ślad nagrania, że coś przedstawiono, a tak nie ma nic, albo by wziął tą kartkę i ten druga strona by zaprotestowała, nie, proszę jej nie brać, więc dalej nie wiemy. Wiemy o tej pierwszej i myślę, że nie powinniśmy o tym spekulować, żeby wyglądało to wszystko maksymalnie poważnie. Natomiast wiemy o tej propozycji rzeczywiście jakieś tam, tak wynika z tych nagrań, przynajmniej jakiejś przychylności przy restrukturyzacji tych banków. Wiemy też również o tym, że z jakiegoś powodu, którego jeszcze nie znamy, pan Czarnecki nie poszedł następnego dnia albo wręcz tego samego dnia do odpowiednich służb z tym nagraniem, tylko czekał na to bodajże chyba 8 miesięcy. Też z jakichś powodów, które no, warto, żebyśmy w toku wyjaśnienia tej sprawy poznali. Ale na razie działa prokuratura i powinniśmy moim zdaniem dać jej możliwość wyjaśnienia tej sprawy, a od tego są również posłowie, żeby dopytywać o szczegóły prowadzonego śledztwa na poszczególnych jej etapach. Andrzej Wakowek, Porozumienie. Pamiętam, jak krótko, zaraz po wybuchu tej afery, bo to jest niewątpliwie afera, opozycja jednym głosem zaczęła krzyczeć właśnie, że należy stworzyć komisję śledczą, bo polskie państwo nie zadziałało, że z opóźnieniem CBA weszło do obiektów, czy do mieszkania, do biura, czy do biura, tak, pana Chrzanowskiego. Jak się no, okazuje, państwo działa,
pan Chrzanowski został aresztowany, przesłuchany, był przesłuchiwany bodajże przez w sumie chyba 24 godziny, więc materiał dowodowy zgromadzony przez organy państwa polskiego, jak widać, czy materiał służący do tego śledztwa jest zgromadzony bardzo obszerny, więc widać, że państwo działa doskonale, co jest charakterystyczne dla rządów Prawa i Sprawiedliwości, że tym bardziej starannie podchodzi się do osób, to już jest mój taki osobisty bardzo komentarz, do osób, które pochodzą z tego obozu, czy w jakiś sposób zostały przez ten obóz prawicowy wskazane, niż do osób z obecnej opozycji. Także widać, że tutaj z całą surowością i konsekwencją to śledztwo jest prowadzone. W związku z tym naprawdę, tak jak powiedział pan poseł Latos, warto zachować spokój, przyglądać się, a mamy pewność, że wszystko będzie, te wszystkie pytania, które pan poseł zadawał, wszystkie padną odpowiedzi na te pytania na pewno. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. No mnie najbardziej niepokoi rzeczywiście to, że po raz kolejny widzimy tutaj działania pod publikę, czyli opóźnienia aresztowaniu Marka Chrzanowskiego. Czy w tej chwili pojawiły się zarzuty w stronę PiS-u o cenzurę? Czyli chodzi tutaj o ten słynny próbę wymuszenia zakazu publikacji o NBP i o panu Glapińskim. No, nie tak się dzieje, jeżeli ktoś deklaruje otwartość i deklarację, że my powiemy wszystko, pokażemy wszystko. To jest w tej chwili sprawa w fazie rozwoju, w związku z tym pełna otwartość, pełna dyspozycja wszystkich, którzy zostali tam w jakikolwiek sposób wymienieni, czy nawet wypisani na kartce. Przenieśmy się do Torunia. Przemysław Termiński, senator Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, czy tą sprawę da się wyjaśnić pod rządami obecnej władzy, pod rządami PiS-u, to życie pokaże. Ja mam pewne wątpliwości w tym zakresie, bo zwróćmy uwagę, że ta sprawa to nie jest jakaś sprawa, ona tylko wybuchła w ciągu ostatnich tygodni, natomiast to jest sprawa, która ciągnie się od blisko 6 miesięcy. Tam mamy jakąś dwuznaczną sekwencję zdarzeń, gdzie toczą się jakieś niejasne, zakulisowe negocjacje między KNF-em, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ale również Sejmem w kontekście tej poprawki wrzucanej w ostatniej chwili. Wygląda na to, że pan Czarnecki, przyciśnięty do muru, postanowił udać się do prokuratury i upublicznić jak gdyby te fakty, pokazując, że po drugiej stronie istnieje wielki partyjno-państwowy układ, którego celem jest przejęcie banku Getin Banku, tak, bo tak należy to interpretować. I teraz szereg powiązań między ludźmi z banku, z nadzoru bankowego, z Narodowego Banku Polskiego, z KNF-u, z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Rola niejasna do końca tak zwanego planu Zdzisława w tym wszystkim przedsięwzięciu, który musiał być akceptowany na najwyższych szczeblach władzy PiS-u, czyli gdzieś na Nowogrodzkiej, gdzieś u prezydenta. Wskazuje, że ci ludzie wewnętrznie nie bardzo będą w stanie chyba przeprowadzić to postępowanie. A pan Chrzanowski dzisiaj został troszeczkę rzucony na pożarcie. Pewnie w wyniku wojen frakcyjnych, które panują wewnątrz PiS-u, no bo jeśli celem PiS-u było przejęcie banku, no to pan Chrzanowski, układając się pod stołem z panem Czarneckim, no ewidentnie zdradził całą tą układankę. Dla mnie dwuznaczną rolę w tym wszystkim odgrywa również prezes Narodowego Banku Polskiego. To jest bardzo jakaś specyficzna postać, bo jeśli przejrzymy ostatnie 20 parę lat istnienia Polski po tej, nazwijmy, niepodległej, to pan Glapiński pojawia się w każdej większej aferze. On był w aferze FOZ-u, on był w aferze Telegrafu, w aferze ArtB, teraz jest w aferze KNF-u. No to jest jakiś, nie wiem, kasjer chyba Prawa i Sprawiedliwości, który funkcjonuje w tej całej układance. Teraz pytanie, czy tego typu osoba może być w jakikolwiek sposób rozliczona przez innych towarzyszy partyjnych. No, ja mam duże wątpliwości, ale nie ukrywam, że kibicuję. Kibicuję działalności rządu w tym zakresie, działalności prokuratury w tym zakresie. No zobaczymy, jakie efekty to przyniesie. Tylko, tak. No bo jakieś powody aresztowania pana Chrzanowskiego, rozumiem, są. Zarzuty mu postawiono. Czyli faktycznie po drugiej stronie jakaś ta afera tam się nam pojawiła. Mhm. Na ile ona mocno dotknie Prawo i Sprawiedliwość, no to życie pokaże. Ale obawiam się, że to nie pan Chrzanowski sobie uknął
próbę przejęcia Getin Banku, tylko te decyzje zapadały zdecydowanie wyżej. I tu mam wątpliwości, czy PiS będzie w stanie się sam oczyścić. Tak, jeśli chodzi o komplikacje całej tej sprawy, o której mówimy, to również prokuratura potwierdza, że materia śledztwa jest bardzo skomplikowana. Dotyczy między innymi także regulacji i decyzji KNF-u. Zbigniew Sosnowski, PSL. Ja doskonale pamiętam, po raz drugi dyskutujemy dzisiaj w studio o tej sprawie i pamiętam tę pierwszą dyskusję, kiedy pan poseł Latos, pan Walkowiak tak mocno wzbraniali się przed słowem afera. Dzisiaj ucieszyło mnie, bo nawet poseł Latos użył sformułowania, że jest to afera i trzeba powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jest to afera Prawa i Sprawiedliwości. Na sprawę należy spojrzeć w zdecydowanie szerszym kontekście i znowu odwołam się do słów pana posła Latosa, który powiedział, państwo zadziałało prawidłowo, a pan Walkowiak w jednym zdaniu powiedział, państwo działa, a dopiero w czwartym czy piątym zdaniu powtórzył, państwo działa bardzo dobrze. Ja postaram się państwa słuchaczy przekonać, że państwo niestety działa, ale niestety nie zadziałało prawidłowo. Otóż zacznę od samego początku. Jeśli było wiadomo, że do Sejmu Polskiego trafi, w Sejmie Polskim trzeba będzie dyskutować sprawę zmiany ustawy o wzmocnieniu nadzoru finansowego nad bankami, należało się liczyć z tym, że ktoś, kto będzie czuł się zagrożony, będzie szukał dojścia, żeby obronić się przed przejęciem banku. Dlatego też służby specjalne w Polsce znacznie wcześniej powinny otoczyć tarczą antykorupcyjną choćby KNF. To jest bezdyskusyjne i wtedy nie byłoby afery, o której dzisiaj mówimy. Ale idziemy dalej. Afera zostaje ujawniona. Gazeta Wyborcza o tym pisze. Pan Chrzanowski przebywa w Singapurze, ale służby nie robią nic, żeby zabezpieczyć lokal, tylko pozwalają wkroczyć panu Chrzanowskiemu. On robi tam swoje porządki i dopiero służby wchodzą kilka godzin później. No jeśli ktoś chce mnie przekonać, że nic się w tej sprawie nie stało, no to można tak mówić, ale przecież to jest oczywiste. Należało lokal zabezpieczyć. Dzisiaj możemy domniemywać, zarówno ja, jak i posłowie partii rządzącej. Możemy gdybać, ale pytanie zasadnicze powstaje. Usunięto coś w międzyczasie, czy nie usunięto? I niech nikt nie próbuje mi mówić, że nie usunięto, bo tego niestety nie wiemy. Sprawa ma jeszcze znacznie szerszy kontekst. Proszę zwrócić uwagę, że oto syn ministra nadzorującego służby specjalne przez prezesa Narodowego Banku Polskiego zostaje wysłany do Banku Światowego i uzyskuje tam posadę za kilkaset tysięcy złotych. To budzi jednak pewne wątpliwości. To budzi na pewne wątpliwości, czy tenże minister, nadzorując tę sprawę, będzie chciał się uczciwie zaangażować, bo nie wiemy, na jakich zasadach został syn zatrudniony. Jedno jest pewne, drodzy państwo. Próbowano na początku mówić, że to konkurs, że to coś innego. Sprawa jest oczywista. Prezes Narodowego Banku Polskiego w Polsce decyduje, kto będzie nas tam reprezentował. Więc trudno dzisiaj uwierzyć, że proces dochodzenia do prawdy będzie naprawdę rzetelny. Dlatego też w moim przekonaniu dla dobra funkcjonowania państwa w przyszłości, dla dobra sprawy, prędzej czy później komisja musi powstać, bo ona musi wyjaśnić nie tylko to, co zrobił pan Chrzanowski jako szef KNF-u, ale musi zbadać tę całą otoczkę, o której ja mówię. Bo ona jest w sprawie najważniejsza. To nie sama wypowiedź Chrzanowskiego świadczy o tym, że jest afera. Afera dla mnie jest dlatego, że służby nie wkroczyły w odpowiednim czasie, że nie stworzono tarczy antykorupcyjnej i to, że syn ministra koordynatora służb specjalnych dostał awans. To wszystko, na to wszystko trzeba patrzeć całościowo, bo ja nie wierzę w to, że sam pan Chrzanowski zdecydowałby się na taką korupcyjną propozycję, co wynika z dotychczasowego śledztwa. Paweł Szramka, Kukiz 15. To jest w ogóle bardzo smutne, że musimy na te tematy rozmawiać. Niestety tutaj zgodzę się z przedmówcami. Nie zostało wszystko dopięte na ostatni guzik. Tak jak mówił przedmówca, pan Chrzanowski mógł wejść do swojego biura, co jest kuriozum jakieś. To mógł zrobić wszystko z dokumentami, które posiadał, z plikami na komputerze. Tak więc tutaj państwo nie zadziałało w należyty sposób. Ponadto dziwi mnie, no nie dziwi, to jest normalne, ale śmieszne jest takie wzbranianie polityków PiS-u przed tym, że biorą za to odpowiedzialność. No szanowni państwo, jesteście partią rządzącą. Podczas
komisji Amber Gold. Wszystko na Tuska zwalaliście, że nadzorował państwo, to on jest odpowiedzialny za wszystkie afery, no a teraz premier Morawiecki nie jest odpowiedzialny, skoro to się stało za waszego rządu. No, miejcie przynajmniej tą przyzwoitość wziąć na klatę tę sprawę i starać się jak najbardziej wyjaśnić. No panowie, no płyniecie coraz Paweł Szramka dalej, dokończy, zaraz się pan poseł odniesie. Paweł Szramka dokończy, proszę. No, widzę wzburzenie, ale to nie dziwi u panów. No, niestety też bym pewnie trochę był poddenerwowany, gdyby z mojego obozu wychodziły takie afery. To jest nieprzyzwoite i jednak zalecam, żeby bardziej zwracać uwagę na to, kogo stawia się na te stanowiska i przede wszystkim powinniśmy na sprawę spojrzeć trochę głębiej, bo to jest powierzchowne patrzenie, że widzimy tylko pana Chrzanowskiego. Może on jest tylko taką płotką rzuconą na pożarcie, a pytanie, kto stoi za panem Chrzanowskim, czyje to były decyzje. Może tutaj również mamy do czynienia z grupą trzymającą władzę, tak jak to było w aferze Rywina. Pamiętamy, że wtedy nic nie wyjaśniono i niestety obawiam się, że tutaj może być podobnie. A to jest naprawdę druzgocące dla państwa polskiego, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo bankowe, chodzi o oszczędności, o polisy, o kredyty Polaków, którzy zaciągają je w bankach i powiedzcie mi, jak ci wszyscy ludzie mają czuć się bezpiecznie. Tomasz Latos chciałby się odnieść. Tak, bo zostałem kilka razy cytowany przez pana senatora Temińskiego i przez pana posła Sosnowskiego. Ja nie cytowałem. No to pan poseł Sosnowski, okej. No ale tak czy inaczej panowie odnosiliście się do tej sprawy bardzo ostro, że tak powiem, jechaliście panowie po bandzie, absolutnie. Nie ma tu, panowie, żadnej symetrii, bo z aforą chociażby Amber Gold czy wieloma innymi, bo przypominam, że w aferze Amber Gold to ponad 2 lata od posiadania wiedzy, że są jakieś nieprawidłowości. Zacytuję tylko syna premiera Tuska, który przecież był zatrudniony przez Eurolot, że było wiadomo, nie wiem jak on to powiedział, że to jest jakaś ściema czy coś takiego. Jakoś tak to lipa, jakoś tak to dosadnie określił. I nic wtedy z tym nie robiono. A tutaj służby, nie weszły z godziny na godzinę, ale weszły bodajże chyba następnego dnia. A sprawa nie jak dotyczy... Jak można było już usunąć dowody w sprawie. Ale tam nie było żadnych dokumentów. Tam jest kwestia nagrania. A skąd pan to wie? No bo na razie przecież mówił, ja wierzę na razie w to, co... Również pan wie, że to, co powiedział pan Czarnecki, że chodziło o propozycję zatrudnienia kogoś, jakiegoś prawnika. Ale skąd pan wie, co usunięto po wejściu Chrzanowskiego? Ale dlatego służby weszły, żeby wszystko sprawdzić. O jakim czasie? A pan, niech pan przestanie przeszkadzać i przerywać nieustająco. Dobrze pan wie, że tak wielkie instytucje, to nie jest takie proste, bo jest pewna ciągłość dokumentów różnych, że coś zniknie, albo coś się pojawi, bo są wzajemne odniesienia, inaczej sprawa by nie była kontrolowana godzinami, tylko byłaby kontrolowana parę minut. W związku z tym dajcie państwo wyjaśnić tą sprawę prokuraturze, a różnego rodzaju dalsze insynuacje dotyczące czy... pana profesora Glapińskiego. To po prostu to są obrzydliwe pomówienia i insynuacje, które państwo stosują. No i powiem szczerze, no jestem zdziwiony. Zwłaszcza temu, co powiedział pan senator, bo sam pan na własnej skórze doświadczył rok temu, jak była kwestia afery, czy rzekomej afery sprzedaży meczu przy barażu utrzymanie się, mówię o meczu żużlowym kierowanego przez pana klubu. Sprawa była później wyjaśniana i jak łatwo kogoś pomawiać. Więc proponuję i została jednak, wyjaśniona. No więc dlatego... Została wyjaśniona w przeciwieństwie do obecnej sprawy, no, która nie jest wyjaśniana. Obecnie mamy dopiero... A pan Glapiński chodzi i opowiada, że pan Chrzanowski jest w ogóle bohaterem. Niech pan nie pomawia innych ludzi, że jest do jakiejś sprawy spokojone. Nie róbcie tego. Nazwisko pana Glapińskiego wypływa przy każdej większej aferze gospodarczej. W tym kraju. No i co pojedynczo, bo słuchacze no wypływa, nic no tak jest. Taki aspekt panów wypowiedzi, mówię o wypowiedzi pana posła Sosnowskiego i pana senatora, że naprawdę dobrze by było, żebyście się ugryźli w język, bo różnica między działaniem państwa dzisiaj, a wtedy, kiedy wy byliście u rządów, jest kolosalna. Pamiętacie? Rycha, Zdzicha, umawiają się w cmentarzach, na stacjach benzynowych, a pan jest pośle Sosnowski, a jak tam się miewa wasz baron z Rzeszowa? No słuchajcie, to jest jakiś kuriozum. Szanowni państwo, dobrze.
i to z pozycji szefa KNF-u. No to jest coś niesamowitego. Przestańcie fantazjować, no to jest coś niesamowitego. I mówmy przynajmniej o tym, co jest w tej chwili przedmiotem rozpatrywania. To jak my to przykryjemy? Ja wiem, że w tej chwili jest... Bądźmy poważni. Próbujecie przykryć tą aferę. Robicie co możecie, żeby ją nie przykryjecie. To jest afera państwa. Zabierzemy się za wyłączanie mikrofonów. Jak tak dalej pójdzie. Proszę państwa, jak państwo widzą, emocje są ogromne. Ja i pani radna jesteśmy bardzo spokojni i pan poseł Szramka nam w tym spokoju towarzyszy. Zatem przejdźmy spokojnie do następnego tematu. Polscy politycy w większości opowiadają się za zaostrzeniem sankcji nałożonych lub takich, które powinny pojawić się w związku z działaniami Rosji. Przyczyną ma być agresywne zachowanie tego kraju w rejonie Morza Azowskiego. Zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha kolejne incydenty z udziałem rosyjskich sił zbrojnych zarówno na Morzu Czarnym i Bałtyckim, o których pamiętamy, wymagają stanowczej reakcji społeczności międzynarodowej. Także szef Kancelarii Premiera wskazał na konieczność międzynarodowej solidarności z Ukrainą. Tymczasem według wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki z Kukiz 15, projektując ewentualne sankcje przeciwko Rosji, Polska powinna kierować się interesem własnym, a nie ukraińskim. I trzeba dążyć na przykład do zablokowania rurociągu Nord Stream 2, jeśli jest ku temu okazja, choćby właśnie teraz. Trzy ukraińskie jednostki wojskowe próbowały, przypomnijmy, przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie przez Cieśninę Kerczeńską. Okręty te zostały najpierw ostrzelane przez Rosjan, a następnie przejęte. 24 ukraińskich marynarzy zostało aresztowanych, kilku z nich zostało rannych. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna złożył wniosek do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na ten temat. Polski prezydent odniósł się do tego, również akurat w tym czasie przebywał w Bułgarii, że międzynarodowe inicjatywy powinny być podjęte. Jeśli będą podejmowane, Polska oczywiście do nich przystąpi. Tymczasem z Zachodu popłynęła wiadomość o przedłużeniu dotychczasowych, już dawno istniejących po Krymie sankcji wobec Rosji. Komentatorzy już zwrócili uwagę, że jak zawsze zachodnia Europa, rytualne słowa oburzenia, a biznes kręci się jak zwykle. Tomasz Latos, PiS. Prawda jest taka, że Putin nie pierwszy raz testuje, na co może sobie pozwolić. I tak samo jest w tej sytuacji. Testuje przede wszystkim Zachód. Dostaje pozwolenie na te testy. No niestety tak. Ja bym nie chciał tutaj, bo oby nie doszło do tak tragicznych wydarzeń jak kilkadziesiąt lat temu, ale wtedy też, no wówczas to też testowano coś, jakie będą reakcje świata na różne kolejne działania i oby taka sytuacja już nigdy więcej w historii świata się nie powtórzyła. Natomiast powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski. Wydawało się, że przez jakiś czas te wnioski świat wyciągnął, a w tej chwili znowu o nich zapomina. Ludzie w wielu krajach zachodnich, przede wszystkim myślę tu o Niemczech, ale nie tylko, koncentrują się na bieżącym biznesach z Putinem i niespecjalnie interesują ją ich losy Ukrainy i tego wszystkie, co się dzieje wokół nich. Więcej również dotyczy to Polski, bo rzeczywiście kwestia, czy Nord Stream 1, czy Nord Stream 2 jest tego doskonałym przykładem. Natomiast sama Ukraina z kolei tą sprawę wykorzystuje w dwójnasób. To znaczy z jednej strony kolejny raz zwraca uwagę na już trochę pewnie przez świat zapomniany konflikt, który cały czas toczy się na Ukrainie. Od 4 lat. Dokładnie. Do którego świat niestety w jakimś sensie się przyzwyczaja, chociaż oczywiście jakieś sankcje istnieją. A z drugiej strony jest to pewnie jakoś też potrzebne do wewnętrznej mobilizacji, na jakieś wewnętrzne potrzeby wewnątrz ukraińskie. Tak czy inaczej, no jeżeli świat nie będzie w żaden sposób reagował, no to będziemy mieli tych problemów coraz więcej. I oby nie, ale nie możemy wykluczyć, że za parę lat mogą one również dotyczyć bezpośrednio Polski. Andrzej Rakowiak, porozumienie. No myślę rzeczywiście, że interesy Putina na linii Putin-Merkel czy na linii Putin-Macron z Francją nie ulegną zmianie. Jak zwykle rzeczywiście Europa ogranicza się do nieprzyjaznego mruczenia. Putin też pewnie nieprzypadkowo wybrał ten termin, widząc co dzieje się we Francji, jak słabnie popularność prezydenta, jakie są we Francji
kłopoty z demokracją, jakie są protesty. Wie doskonale Putin, jakie są antyrządowe też nastroje i antyelitarne nastroje w Niemczech i w Unii Europejskiej. W związku z tym rzeczywiście przystąpił do dość bezwzględnego tekstu, iście w takim rosyjskim stylu. W pełni podzielam też te wątpliwości, do których powinniśmy podejść z takim dystansem, dotyczące tutaj oceny zachowań ukraińskich. Całe szczęście jesteśmy w NATO, jesteśmy członkiem ONZ-u. Powinniśmy rzeczywiście dbać o swój interes, o swoje bezpieczeństwo. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Mówimy o wielkiej polityce i takie nasze prawo. Natomiast ja bym chciała spojrzeć na to nieco inaczej. Akurat tydzień temu wisiała groźba wprowadzenia stanu wojennego. Ja o 10 rano byłam u mojej klientki, która znaczy, przyjechała... Nie, w Polsce, tylko nie, na Ukrainie. No, natomiast ja byłam u mojej klientki, która jest Ukrainką. I ona nie była w stanie się skupić na pracy. Ona myślała tylko i wyłącznie o tym, co się dzieje u najbliższych. Ona jedyne, czym mogła się zająć, to kupnem biletu dla babci, tak żeby wyprowadzić ją z terenów, które mogą być objęte stanem wojennym. I tutaj pytanie, ilu mamy w Bydgoszczy, ilu mamy w województwie mieszkańców Ukrainy, którzy być może zastanawiają się, czy nie porzucić swoich stanowisk pracy i nie wyjechać do rodziny. I wówczas przedsiębiorcy tutaj z naszego regionu też będą mieli problem, bo część z nich to są nasi pracownicy. W związku z tym możemy sobie mówić o przywódcach, o szczytach, natomiast to nas dotyka. Nas tutaj w Bydgoszczy. Ale nie wiem, czy akurat tutaj słusznie pani obawia się o zadziałanie akurat takiego mechanizmu, że od nas wyjadą po to, żeby tam walczyć. Raczej to wynika tak, że raczej przyjadą, będą uciekać przed tą wojną. Nie oceniam, nie dokonuję tu jak gdyby moralnego jakiegoś oceny moralnej, ale natomiast już przez, to teraz pani radna zareagowała na dużą obecność Ukraińców w naszym kraju. Tak. Sprawa wielu będzie prędzej czy później nas dotyczyć. Do nas przed tą wojną, która się zgadza się, tego. Natomiast jeżeli tam część rodziny najbliższej została, mówię o dzieciach, dramat, o żonach, to są bardzo osobiste dramaty i Ukraińcy po prostu kupią bilet i wyjadą. Sama ich obecność jednak nas również dotyczy, bo można sobie gdzieś spokojnie mówić, że mnie to nie dotyczy. Moja chata z kraja, ja jestem w innym kraju. Jednak nie, to nas dotyczy, a za parę lat oby nie dotyczyło bezpośrednio, jak Putin będzie sobie na coraz więcej pozwalał. Przemysław Termiński, Platforma Obywatelska. Proszę Państwa, ja jestem generalnie zawiedziony tym, co panowie z opcji rządzącej tutaj mówią, no bo oni krytykują sytuację światową, ale ja bym chciał usłyszeć, co jako rządzący aktualnie tak naprawdę chcą zrobić. Bo na to wychodzi, że jedyny polityk, który podjął realne działania, to jest Grzegorz Schetyna, który próbuje zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ale politycy działanie. PiSu się odżegnują od tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i opowiadają banialuki, że my nic nie robimy, bo właściwie zobaczmy, co zrobi Francja, co zrobią Niemcy, ale co nikt zrobi tak Anglia. Nie mówił, no panie senatorze. No, do tego się sprowadza naprawdę pana wypowiedź, bo ale nie usłyszałem żadnych konkretów. Żadnych konkretów nie usłyszałem, co rządzący w obecnej sytuacji próbują zrobić. Panie pośle, co konkretnie próbują zrobić? No usłyszałem, że Francja to nie, Niemcy to nie, a jest co wy chcecie zrobić? Jest Rada Bezpieczeństwa, ONZ, jest wiele innych działań, no, jest kwestia właśnie mówię, co zrobią inni, to słyszę. No, a ja bym chciał usłyszeć, co zrobi polski rząd w tej sprawie. Bo póki co nie robi absolutnie nic. No, Grzegorz, Panie pośle, czy pan mi da dokończyć, że jesteśmy pan w takim Przemysław Termiński, dałem panowie dokończyć, tak? Panowie, spokojnie. Kiedy im się wytyka, że nic nie robią w tej sprawie. Puste słowa. I dodał dalej, ten słowotok pusty dalej z waszych ust tutaj słyszę. A co, indywidualnie konkretnie co rządzący chcą zrobić? Coś innego, Belgia, Holandia, proszę coś państwa, innego, Polska. No w 91 roku, wysłać, ile pamiętam, co, Ukraina. Wysłali tam Ukraina. Naszego, o co panu chodzi? Że się Ukraina. Powołujemy na to, że dobrze, że jesteśmy w takich organizacjach, które jesteśmy również dbają o nasze... W Unii Europejskiej. Ale my wspominamy o Ukrainie, czy o tym, jakim jesteśmy w organizacjach? To o co panu chodzi? Bo w Międzynarodowym Komitecie Żywnościowym też jesteśmy. Co to ma do rzeczy? My mówimy jak w tej chwili, panowie, rzeczy, o sytuacji na Ukrainie, NATO? Nie o tym, gdzie no Polska jest organizacja. Czy ten żołnierz, żebyśmy tam poszli na wojnę?
To jest decyzja polskiego rządu, co chce zrobić. Na dzisiaj nie ma żadnej decyzji, jest tylko informacja od pana prezydenta Dudy. Nie zwołam Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo po co? Zresztą on nie zwołuje jej od lat. Taki to prezydent. I jedynie co? Posłuchajmy, co zrobią inne państwa. Posłuchajmy, albo prowadzimy aktywną politykę, albo jej nie prowadzimy. Albo mamy zdanie w sprawie, albo nie mamy. Na dzisiaj PiS tak stawał z kolan w polityce międzynarodowej, że leżymy nie na kolanach, ale pod dywanem jesteśmy w tej chwili wciśnięci. Proszę państwa, w 91 roku zostało zawarte porozumienie, na mocy którego największe państwa świata w zamian za zrzeczenie się przez Ukrainę z broni atomowej zagwarantowały integralność terytorialną Ukrainy. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Putin najpierw zajął Donbas, no nie Putin, zielone ludziki, wprost zajął Krym, mamy problem jeszcze Naddniestrza. I nic te państwa przez ten czas nie zrobiły. PiS popiera mocno politykę amerykańską prezydenta Trumpa, która jest bardzo biznesowa. Zapłacisz, będzie interwencja. I dzisiaj śmiem przypuszczać, gdyby Ukraina zadzwoniła do prezydenta Trumpa i powiedziała, chłopie, damy ci 10 miliardów dolarów, to 3 godziny później lądują Amerykanie na miejscu w Donbasie. Tak dzisiaj jest zorganizowane NATO i tak PiS popiera to NATO. I właśnie w takiej formule. Na to nie można się zgodzić. Na to nie można się zgodzić. O czym pan mówi? O to, żebyście podjęli jakieś konkretne działania. Jakiekolwiek. Ale jakie? Nawet jeśli te działania będą polegały na tym... decyzję, tak? Dobrze, no, a jako? No chyba chcemy być suwerennym państwem. Cały czas na to. Drodzy panowie, czas ucieka. Wszyscy krzyczą. Ja głos oddam może następny, bo faktycznie Zbigniew Sosnowski, dyskusja z panami z rządowej opcji nie ma żadnego sensu, bo są zacietrzewieni i nie przyjmują żadnych argumentów. Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. No właśnie o to chodzi, że pan nic nie rozumie. Może pan, nie wiem, robotę zmienia, jak pan nic nie rozumie. Głos następnym, panie senatorze. W pierwszej mojej wypowiedzi odnosiłem się do słów pana posła Latosa. Tym razem odniosę się do oceny sytuacji i tym razem się zgadzam z panem posłem Latosem. Rzeczywiście pan prezydent Putin testuje Europę i świat. I to nie podlega żadnej dyskusji. I najgorsze w tym jest to, że dzisiaj ani Stany Zjednoczone, ani mocarstwa, czy państwa, które mają wiele do powiedzenia na świecie, niestety przyglądają się tylko temu i nie chcą zająć jednoznacznego stanowiska. Ba, można powiedzieć, że jeśli chodzi o sankcje, to zachowują się tutaj dość niejednoznacznie, bo rzeczywiście Niemcy mimo wszystko uważają, że Nord Stream musi być budowany. A to jest jedyny moment, kiedy można by nacisnąć na Rosję i powiedzieć, o nie, dalej tak nie można. Ale moi drodzy, to jest jak gdyby jeden aspekt sprawy zachowania Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych i ja należę do tych polityków, którzy uważają, że Polska za bardzo przed szereg wychodzić nie powinna, co nie znaczy, że nie ma się solidaryzować, ale musimy bacznie obserwować, co robią Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Włochy. I niestety, teraz tu pewnie nie zgodzimy się z posłem Latosem, mam pretensje do tych wielkich, ale niestety dość dwuznacznie zachowuje się koalicjant Rzeczypospolitej, mam na myśli Węgry, pod kierunkiem Orbana. No to przecież to jest ten przywódca, który zamiast solidaryzować się z tą Europą Wschodnią i centralną i ograniczać te stosunki ekonomiczne z Rosją, to niestety z przykrością stwierdzam, że Orban łamie tę solidarność. Dlatego też proponuję, żebyśmy my za bardzo przed szereg nie wychodzili, bo już raz wyszliśmy, choć wyszliśmy w sposób dziwny, bo zwrócę państwu uwagę, że nałożyliśmy embargo na Rosję, przystąpiliśmy do tego procesu, co sprawiło, że przestaliśmy eksportować do Rosji nasze towary rolno-spożywcze. Czym to się zakończyło dla naszego regionu, to najlepiej o tym mówi sprawa mleczarni Rot w Rypinie, która eksportowała sery tylko przede wszystkim do Rosji i embargo sprawiło, że dzisiaj już Rotru nie ma. Zapłacili za to polscy obywatele. Ale co jest dziwnego? Ale co jest dziwnego, panie pośle? I na to warto zwrócić uwagę. Na czym polega polskie embargo? Że import węgla rosyjskiego do Polski w ostatnich latach, 3 latach wzrasta 3-krotnie. To jest embargo?
Na czym polega to embargo, bo ja nie bardzo rozumiem. Nie eksportujemy polskich towarów, ale importujemy i dajemy Rosji zarabiać, no bo to się opłaci. Tego ja nie rozumiem, ale myślę, że po tym, co powiedziałem, tego nie rozumie żaden obywatel w Polsce. Może ktoś parę lat temu podpisał, ja to proponuję. Dobrze, dobrze, panie pośle, 3 lata i ciągle jest ktoś. Dobrze by było, panowie, gdybyście posłuchali pana posła Szramki, który powiedział wam jasno, weźcie odpowiedzialność za pewne sprawy, a nie po 3 latach rządów ciągle mówicie to oni, to gdzieś, to coś i udajecie, że sprawy nie ma. Czas wziąć odpowiedzialność za politykę i odnosić się rzetelnie, merytorycznie, a nie jak w poprzedniej sprawie, że poseł Sosnowski mówił o faktach, a wy ciągle wracacie do mitów i ciągle kombinujecie. Fakty są faktami. I to jest to, o czym mówiłem. Panowie, my wszystko rozumiemy, tylko nie rozumiemy tego, co pan mówi, nie? Tego nie rozumiemy, rzeczywiście. No pan to już nic nie rozumie. Nie, to ja nic ja nie rozumiem. Ja to nie rozumiem tego, że pan mówi w tym studiu. Szanowni panowie, Paweł Szramka, Kukiz 15. Embargo polegające na tym, że Polacy nie mogą wysyłać do Rosji, a Rosjanie do Polski mogą. No wymyślcie jakieś mądrzejsze. Panie senatorze, pan się Szramka nie nazywa. Nie mówiliśmy, pan zapyta posła Sosnowskiego. Dobrze, panie Andrzeju. Dziękuję panom za wypowiedzi, dosyć emocjonujące, dlatego ja może spokojnie. Przede wszystkim ale tutaj jest sprawa... się zgodzimy w tym temacie wszyscy. Dobrze, dziękuję panie pośle za wstawkę. Pozwolił. Tu jest sprawa dosyć szeroka i myślę, że w naszym i w toruńskim, i w bydgoskim studiu to tutaj nie rozwiążemy tej kwestii. Myślę, że dyplomacja polska powinna być mocnym graczem w tej chwili, ponieważ dla nas wszystkich opłacalne byłoby, gdyby Ukraina była faktycznie niezależnym krajem i bardziej proeuropejskim niż prorosyjskim. Natomiast niestety nie jesteśmy na tyle mocnym graczem, żeby jakąś tutaj wiodącą rolę odgrywać. Przez ostatnie lata nie wyrobiliśmy sobie marki takiej w Europie, że inne państwa liczą się z naszym głosem i dlatego też niestety wychodzi na to, że możemy tylko i wyłącznie stać z boku, bo po pierwsze nie mamy na tyle siły, żeby przekonać inne państwa do tego, żeby mocno przeciwstawiły się polityce Putina. A po drugie, sami nie mamy co wyskakiwać z tym mieczykiem na Rosję, no bo zaszkodzimy sobie. Tutaj wspomniane embargo, tutaj była szkoda tylko i wyłącznie dla Polski. Wiele polskich producentów upadło tak naprawdę po tym, jak nie mogło sprzedać sobie swoich jabłek, innych owoców i warzyw, ponieważ nagle to, co mieli zakontraktowane, zostało zawieszone, czy też w ogóle zniwelowane. Więc szanowni państwo, nie działamy tak, jak powinniśmy. Powinniśmy budować mocną politykę międzynarodową, współpracę międzynarodową. No a tutaj niestety bardziej kłócimy się z Europą niż współpracować. Ale też nie ma co ukrywać, że kraje europejskie bardzo patrzą pod kątem biznesowym i w współpracy z Rosją pod kątem biznesowym, więc tutaj obawiam się, że bardziej to ich trzyma przed jakimikolwiek sankcjami i ostrzejszym reagowaniem niż chęć pomocy. A Rosja ma błogosławiony ogromny dar w postaci surowców, które są Europie Zachodniej potrzebne i tak to się smutno nam kończy. Szanowni państwo, pozostańmy jeszcze w toruńskim studio przy pośle Szramce, ponieważ od pana chciałbym zacząć. Ostatnia rzecz, ale teraz bardzo króciutko, bo czas goni. Proszę o dyscyplinę, szanowni państwo, członkowie rządu, rad nadzorczych, spółek Skarbu Państwa. Samorządowcy wysokiego szczebla to część osób, które miałyby składać oświadczenia dotyczące zatrudniania bliskich. Takie regulacje znalazły się w projekcie ustawy przygotowanym właśnie przez klub Kukiz 15. Przewidują, że osoby sprawujące kierownicze stanowiska miałyby przedstawiać oświadczenia o relacjach rodzinnych w instytucjach, na które mają wpływ. Panie pośle, uda się to i po co to? Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że wszystkie opcje polityczne to poprą. Wątpię, żeby poparł teraz PiS, bo jak PiS jest u władzy, no to teraz PiS rozdaje karty. No ale to jest zasada każdej opcji rządzącej, która przejmuje władzę w Polsce. Tak zwana zasada TKM. Kto nie zna tego skrótu, to niech sobie wygoogluje. Myślę, że nie będziemy na antenie go podawać. Jestem zasada taka, panu, że opcja rządząca zagarnia wszystko, spółki Skarbu Państwa, instytucje państwowe zatem i tak nie dalej. Zatem nie przejdzie głosowanie ten projekt, panie pośle. Nie ma szans. Obawiam się, że nie. Natomiast to też pokaże hipokryzję, bo z tego co pamiętam, taką propozycję miało również Prawo i Sprawiedliwość i również Platforma Obywatelska, więc tutaj jest szansa, żebyśmy w końcu te ugrupowania, które wcześniej to proponowały, teraz my to proponujemy, żeby zgodnie to uchwalić. Przemysław Termiński.
No, TKM to słynne powiedzenie pana przewodniczącego Kaczyńskiego, więc może faktycznie być problem z przeforsowaniem tego pod obecnymi rządzącymi. Jestem jak najbardziej zwolennikiem tych rozwiązań. Zobaczymy Białki w szczegółach. Wejdzie do Sejmu, wejdzie do Senatu i sobie poczytamy. Zbigniew Sosnowski, króciutko, proszę. Warto się przeanalizować ten projekt ustawy, bo rzeczywiście pomysł idzie w dobrym kierunku. Być może kiedyś trzeba go wprowadzić, by uniknąć w przyszłości tego, co teraz jest. Pamiętam, w przeszłości PiS oskarżał PSL o zieloną pajęczynę. Myślę, że zielona pajęczyna w stosunku do tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość z obsadą stanowisk, to jest nic po prostu. Zawładnęli wszystkim, posuwając się nawet do tego, że odwołuje się szeregowych pracowników tylko dlatego, że są związani z inną opcją. A ostatnio w sobotę usłyszałem z ust ważnej osoby, że to posłowie Zarząd Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości decyduje o tym, gdzie z budżetu państwa mają pójść pieniądze. No to ja już w ogóle nic nie rozumiem w tym, co się dzieje w naszym kraju. Pani radna Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Warto być przyzwoitym nie tylko przed kamerą na urodzinach ojca Rydzyka, ale najgorsze jest to, że w końcu wyborcy PiS-u zobaczyli, na kim tak naprawdę PiS-owi zależy. To znaczy dzieci i rodzina i znajomi są godni tego, żeby zasiadać na fotelach, natomiast cała reszta nie. Andrzej Welkowiak, porozumienie? Przede wszystkim uwaga, termin TKM nie wymyślił Jarosław Kaczyński, tylko w latach 90. został on opublikowany przez Gazetę Wyborczą pod dowództwem pana redaktora Michnika. Tak jest, wywiadzie z panem Kaczyńskim, a sam termin wymyślił Marek Kuchciński. Odsyłam, mam tutaj, proszę bardzo, widzowie. To już historia, panowie, mamy 30 sekund. Odsyłam do internetu tej sprawy. Właśnie go wygooglowaliśmy. Także to jest sformułowanie pana Kaczyńskiego. Bo jak rozumiem o tym nepotyzmie, bo ta ustawa tak naprawdę dotyczy walki z nepotyzmem, wykończył i rządy SLD, AWS-u, Platformy Obywatelskiej. Szczerze mówiąc, uważam... To chyba nie. Uważam, no wy to mieliście już takie nagromadzenie. My nie mieliśmy nepotyzmu. Nie, różne afery były, ale nie nepotyzm. Porażki w ogóle tam... Ale na pewno nie nepotyzm. Nepotyzm to jednak jest rządy Prawa i Sprawiedliwości. To jest nepotyzm rozbudowany do entej potęgi. Dobra, chętnie usłyszymy, czy poprzecie tę ustawę. Panie senatorze. Właśnie, powiecie, czy ustawę poprzecie. Jestem za tym, żeby była pełna transparentność, tylko pamiętajmy też o tym, że czasami to ci ludzie byli gdzieś tam nominowani, zanim ktoś został politykiem, a nie odwrotnie, to raz. A dwa, mogę podać przykłady awansów osób związanych chociażby z Platformą Obywatelską. Jak rozumiem, to... Ale w jakim sensie jest związany? No, bo pan powiedział, pan Sosnowski... Pan Schreiber został ministrem, jest związany z PiS-em. Panowie mają bojowe nastroje, audycja dobiegła końca. Tomasz Latos, Andrzej Walkowiak, Joanna Czerska-Tomas, Przemysław Termiński, Zbigniew Sosnowski, Paweł Szramka. Za uwagę dziękuję, Marcin Kupczyk. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl